Zgodnie z zapowiedziami, na specjalnej konferencji prasowej Samsung ogłosił przyczynę awarii Galaxy Note 7. Jak nie trudno się domyślić, problemem była bateria. Producent przeprowadził wnikliwe testy, w których udział wzięło aż 700 inżynierów. Łącznie przetestowano 200 tysięcy telefonów i dodatkowe 30 tysięcy baterii. W analizie uczestniczyły także 3 zewnętrzne firmy. Dzięki temu Samsung ustalił, że przyczyną awarii były dwie niezwiązane ze sobą usterki. Pierwszą był błąd konstrukcyjny w prawym górnym rogu baterii, przez co mogło dochodzić do zwarcia. Ogniwa, które znalazły się w wymienionych egzemplarzach, cierpiały natomiast na wady związane z niepoprawnym zgrzewem. Niektóre baterie nie posiadały też taśmy izolacyjnej. Samsung zapewnia, że wyciągnął odpowiednie wnioski z całej sytuacji. Producent wdrożył dodatkowe protokoły bezpieczeństwa, takie jak 8-punktowa weryfikacja bezpieczeństwa baterii. Firma utworzyła też grupę badawczą do spraw baterii, która składa się z zewnętrznych specjalistów, naukowców i badaczy. Czekając na nadchodzącą premierę Galaxy S8, mamy nadzieję, że południowo-koreańskiemu producentowi nie zdarzą się więcej tego typu wpadki. Jeżeli chcesz być na bieżąco z technologicznymi nowościami, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Czytał Dawid Klein.